Mam nadzieję, że już wszyscy nasi uczestnicy są w naszym pokoju konferencyjnym. Także witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agata Janerek, pracuję w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę dzisiaj moderować dla Państwa webinarium, które jest ostatnim webinarium z cyklu webinariów z ekspertami, które organizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury w projekcie Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. Webinarium o współpracy i partnerstwie poprowadzi dla Was Krzysztof Fortuna. On na pewno powie o sobie jeszcze na początku, w początkowych slajdach trochę więcej, także oddam mu za chwilę głos. Ale zanim to nastąpi, powiem o kilku sprawach technicznych. Przede wszystkim, jak widzicie, w oknie udostępniania cały czas będzie widoczna prezentacja, którą będzie się posługiwał nasz prowadzący. Dla Państwa najważniejsze jest okienko, które znajduje się w prawym dolnym rogu naszego ekranu. Jest to okienko czatu, które stanowi jedyną formę komunikacji Państwa z prezenterem. Dlatego mam nadzieję, że teraz uda nam się przywitać i pozdrowić się właśnie na tym okienku czatu. Zachęcam do tego. Ja piszę właśnie pozdrowienia Sławy. A Wy dajcie mi znać, że znaleźliście okienko czatu, które, jak już wspomniałam, znajduje się po lewej dolnym, w lewym dolnym rogu naszego ekranu. Widzę tutaj, że Pani Bożena chyba pisze do nas. O tak, pozdrowienia z Siedlec, witamy serdecznie. Jest też Pani Małgorzata. Pani Małgorzato, pozdrówmy się na czacie, jeśli ma Pani taką szybką możliwość. No, jeszcze chwileczkę poczekamy. Ważne, że już wiecie, że jest to okienko czatu, które, o widzę, że pisze do nas Pani Małgorzata. Super, świetnie, witamy serdecznie. Na tym okienku będziecie mogły Panie zadawać pytania. Będziecie mogły także komentować treści, które się dzieją w trakcie prezentowania prezentacji. No i także mieć kontakt z naszym prowadzącym, więc mam nadzieję, że będzie to bardzo przydatne okno do rozmowy. Ale powyżej tego okna, tam gdzie jest lista uczestników, tym razem w lewym, nie, w prawym dolnym rogu, jest taka uśmiechnięta buźka, taka emot-ikona. Jeśli ją Pani naciśniecie, wysunie się menu. Jest to menu, które ma podnieść rękę, zgadzam się, nie zgadzam się, mów głośniej, ciszej, czy potrzebuję pomocy. I to menu jest nam bardzo przydatne. Dla mnie przede wszystkim jest to przycisk potrzebuję pomocy. Jeśli naciśniecie ten przycisk, przy Waszym imieniu pojawi się takie koło ratunkowe. To jest informacja dla mnie, że potrzebujecie pomocy technicznej. Czyli na przykład słabo słychać, słabo widać, albo w ogóle czegoś nie widać, nagle coś zniknęło. Ja wtedy odzywam się do Was w czasie moderowanym i tutaj nie zaburzając prawidłowego toku webinarium, próbujemy sobie radzić z tymi przeszkodami. Natomiast może nam się przydać także taki zielony plus, czyli zgadzam się, albo czerwony plus, nie zgadzam się. Może się to przydać na przykład wtedy, kiedy prezenter będzie się Was pytać, czy wszystko jest jasne, czy mogę przejść do kolejnego zagadnienia. Wtedy proszę dać zielonego plusa, zgadzam się i możemy przejść dalej. Więc ja teraz, bawiąc się w roli prezentera, pytam się, czy możemy przejść dalej, czy to, co na razie powiedziałam, jest dla Pani jasne. Jeśli tak, to proszę pamiętać, uśmiechnięta buźka, emot, ikonka, w prawym dolnym rogu listy uczestników, powyżej okienku czatu, zgadzam się. OK, widzę, że jest OK. W takim razie jeszcze raz klikamy buźkę i na samym dole jest wyczyść mój status. Po wyczyszczeniu statusu myślę, że możemy przejść już do kolejnej kwestii. Chciałabym Panią też zaproponować krótką ankietę. Ankietę, która powie nam, czy jest to Wasze pierwsze webinarium, czy jest to już może kolejne z webinariów, w których uczestniczycie? Oraz takie pytanie na rozruszanie, jak się dzisiaj czujecie? Zachęcam wszystkich do wypełnienia, tutaj Pana Krzysztofa też, bo widzę, że jeszcze nie wszyscy ukończyli naszą ankietę. OK, 100%, świetnie nam idzie. Zakończę w takim razie głosowanie i udostępniam wyniki. Mam nadzieję, że widzicie, jest wśród nas nauczyciel, ale także nauczycielki.
Już większość z Was brała udział w tym webinarium, no i czuję się dobrze, więc mam nadzieję, że będzie to dobry dzień dla Was. Widzę, że w międzyczasie przybywają jeszcze nasi uczestnicy, którzy pewnie są troszkę spóźnieni. Także proszę, jak ktoś przyjdzie, to jeszcze pozdrowić nas na czacie, żeby było widać, że wszystko jest jasne. No i tym samym myślę, że jest 17:36 na moim zegarku, więc myślę, że możemy zacząć webinarium. Ja się z Państwem żegnam. Życzę Wam dobrego czasu. Będę cały czas moderować Wasze webinarium. Gdyby coś się działo, proszę o krótki sygnał kołem ratunkowym, że potrzebujecie pomocy technicznej. Na pewno się do Państwa odezwę wtedy i będziemy sobie radzić. W takim razie oddaję głos Panu Krzysztofowi. Włączam kamerę, proszę zaakceptować. Ok, już Pana widać i włączam dźwięk. Powinno być wszystko w porządku. Słychać idealnie, także jeszcze raz i udanego webinarium. Dziękujemy bardzo Pani Agato. Witam wszystkich uczestników, w zasadzie chyba same Panie dzisiaj. Fortuna. Słychać mnie? Halo? Dobrze. Nazywam się Krzysztof Fortuna. Jestem nauczycielem z 16-letnim stażem w zespole szkół numer 2 w Starym Jarosławiu. To jest nad samym morzem w gminie Dałowo. Drogi panie, nie zawsze byłem nauczycielem, więc kiedy trafiłem do szkoły, kiedy poznałem, co to jest praca nauczyciela, kiedy zacząłem pracować z uczniami, tak mnie to wciągnęło, że zrezygnowałem z wszystkiego tylko dlatego, żeby realizować swoją pasję jako nauczyciel. Mam taką prośbę. Chciałbym, żebyśmy się troszeczkę poznali. Tutaj już Pani Agata robiła ankietę. Ja bym też chciał zrobić taką ankietę, żebym wiedział do końca i poznał Państwa. Ale pytania też za chwilę już włączam. I bardzo bym prosił o wypełnienie takiej krótkiej ankiety. Cztery pytanka. Jeszcze chwileczkę, już pomału jest postęp. 50% wypełnionych. Możemy kończyć? Jeszcze ktoś wypełnia ankietę? Jeszcze chyba jednej osoby brakuje, bardzo bym prosił. OK. Zakończymy. Udostępnię Państwu wyniki, żeby Państwo sobie zobaczyli. Większość z Państwa pracuje mniej niż jeden rok, więc Państwo dopiero zaczynają. Proszę Państwa, już mamy, już widać to, co widać. Proszę Państwa, dzisiejsze budowanie mostu, czyli o współpracy i partnerstwie. Ja nie wiem, czy jestem Państwu wprost w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest dość trudne pytanie. I czy tak naprawdę, czy jest gotowy przepis na współpracę? Z mojego doświadczenia wynika, że nie. Niestety nie. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, z jakim dyrektorem współpracujemy, tak? W jakiej placówce pracujemy. Jaki mamy organ prowadzący, a tak naprawdę od ludzi, z którymi chcemy tą współpracę nawiązać. No i niemniej jednak proszę pamiętać o tym, że kiedy chcemy nawiązać współpracę, to musimy zwrócić uwagę, czy to jest dobry moment, tak? Sami Państwo wiecie, że nie zawsze mamy dobry dzień, nie zawsze chcemy rozmawiać na różnego rodzaju tematy, dlatego wyczucie, kiedy rozmawiać o współpracy, a zwłaszcza o tym, co chcemy uzyskać,
to też musi być dobry moment na to i też musimy jakoś w delikatny sposób poprawić. Nie mamy niestety przepisu na dobrą współpracę, natomiast to, co ja Państwu mogę dać od siebie, to, co ja Państwu mogę przekazać, to to, jak przez 16 lat tą współpracę rozwijałem i co dzięki temu się udało. Oczywiście 16 lat temu szkoła, pewnie cały świat wyglądał troszeczkę inaczej. Niemniej jednak przede wszystkim konsekwencja i upór w działaniu, tak? Jak to się mówi przysłowiowo, jakby rzucą nas drzwiami, to wchodzimy przez okno i dalej próbujemy. Przepraszam, ale dalej. Jak to się zaczęło i co udało mi się osiągnąć? Czy możemy dalej przejść? Czy jeszcze coś Państwu mam wytłumaczyć, wyjaśnić? Bardzo proszę o informację. Czy dobrze mnie słychać teraz? Słychać mnie? Dobrze, mam informację, że mnie słychać. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w momencie, kiedy trafiłem do szkoły, w zasadzie film zacząłem wprowadzać do tej szkoły 12 lat temu. Pierwsze zajęcia filmowe to było tak naprawdę założenie dyskusyjnego klubu filmowego. I ten dyskusyjny klub filmowy odbywał się co piątek, co drugi piątek. Zawsze to był piątek, dlatego że w piątek ja miałem czas, musiałem się przygotowywać na następny dzień do pracy. I zawsze poświęcałem to popołudnia, w zasadzie już wieczór, bo takie spotkania organizowałem między godziną 17 a 18. Wyglądało to w ten sposób, że rozkładałem ekran, miałem swój prywatny projektor, szkoła jeszcze wtedy nie miała, rozkładałem sprzęt nagłaśniający, włączałem jakiś film i próbowałem przemycać sposób oglądania tego filmu, czytanie tego filmu, rozumienie tego filmu. Po prostu uczyłem uczniów, jak film oglądać. Po kilku latach prowadzenia to się rozwijało. Oczywiście miałem dość sporą frekwencję. Uczniowie coraz częściej chcieli przychodzić z coraz większej ilości klas. To były zajęcia tylko i wyłącznie dla gimnazjalistów. Dlatego, że był to wieczór, potem były problemy z odbiorem dzieci. Często się to kończyło o 20, o 21, dlatego stwierdziłem, że gimnazjaliści, że tylko gimnazjaliści w tym będą uczestniczyć i od tego zaczęliśmy. W 2008 roku, w związku z tym, że jestem nauczam informatyki w tej szkole, w 2008 roku uczestniczyliśmy w takiej olimpiadzie wiedzy o internecie, Dialnet Masters. W związku z tą olimpiadą jednym z zadań było zrobienie filmiku reklamowego. Pierwszy film w ogóle nakręcony w tej naszej szkole przy zerowym budżecie, tak, bo wzięliśmy aparat czterech uczniów, którzy uczestniczyli w tej olimpiadzie. Poprosiliśmy dyrekcję o to, żebyśmy mogli w sobotę skorzystać z pomieszczeń szkoły i po prostu nagrywaliśmy całą sobotę ten film. Ja się troszeczkę jeszcze przesunę, żeby ten mikrofon było lepiej słychać. Czy teraz mnie słychać? Chyba mnie słychać. Dobrze. Ja chciałbym Państwu teraz zaprezentować ten krótki filmik, który udało nam się zrobić, dlatego że ten filmik. No, zajął pierwsze miejsce. Tak. Już go Państwu włączam. Poproszę tylko o sekundkę. Jeszcze momencik, przepraszam bardzo, nie wiem dlaczego tu się mi problemy techniczne porobiły, ale już powinno być wszystko ok. Już Państwu uruchamiam ten filmik pierwszy, który zrobiliśmy przy zerowym budżecie.
dawno temu ludzie przekazywali informacje za pomocą znaków dymnych. Dużo czasu upłynęło, zanim wymyślono komputer, ale można było przenosić dane. Później wymyślono sieci i dane płynęły już strumieniem. Teraz jest XXI wiek i dane możesz wysyłać szerokim strumieniem. Wybierz rozwiązanie Dialnet. Szeroki strumień informacji, także odbieranych. Proszę Państwa, to był pierwszy nasz film tak naprawdę, pierwszy mój film też nakręcony. My na tym filmie uczyliśmy się robić ujęcia, na tym filmie uczyliśmy się montować z uczniami i okazało się o dziwo, że pomysł, cały montaż spowodował to, że zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów, jeżeli chodzi o te filmiki reklamowe. Ale nie poprzestaliśmy na tym, nasze apetyty się zaostrzyły i teraz chciałem Państwu zaprezentować w zasadzie najważniejsze rzeczy, które udało mi się w ciągu tych 16 lat zrobić. Oczywiście jest kilka innych, drobniejszych, ale to są najważniejsze. Pierwsza, tak jak powiedziałem, to było utworzenie tego klubu Kinomaniaka, czyli szkolnego DKF-u, tak, dyskusyjnego klubu filmowego. Ja z premedytacją nazwałem to klub Kinomaniaka, żeby to się nazywało inaczej, indywidualnie, żeby było bardziej nośne dla uczniów, żeby uczniowie bardziej to czuli, bo nazwa DKF, dyskusyjny klub filmowy, na początku raczej nie był dla nich pociągający, zmieniłem to na klub Kinomaniaka. Na dzień dzisiejszy realizujemy trzy maratony, ale o tym wszystkim będę mówił Państwu po kolei troszeczkę później. Utworzyliśmy kino szkolne, mamy edukację filmową jako przedmiot obowiązkowy w gimnazjum. Pozyskaliśmy fundusze na sprzęt filmowy i to jest tak mniej więcej chronologicznie wszystko poukładane. Następnie utworzyliśmy warsztaty operatorskie, projekt Przerwa na kanapkę, ściankę edukacyjną aktorzy kina polskiego. Powiem, co to jest filmowanie jak w Hollywood, próba utworzenia bałtyckiej grupy edukacyjnej, no i plany, czyli pracownia animacji poklatkowej, która jest w zasadzie na ukończeniu i w dalszych planach małe studio filmowe z green screenem. Teraz chciałbym Państwu to po kolei dalej omówić, żebyście Państwo widzieli, co to są, żeby Państwu rozwinąć te tematy, co to są za projekty, jak się udało je zorganizować, jak się udało pozyskać na nie fundusze i przede wszystkim, jak duże fundusze potrzeba na to, żeby to wszystko zorganizować. Drodzy Państwo, ten klub Kinomaniaka po kilku latach stwierdziłem, że warto by było mieć własną gazetkę, własne miejsce w szkole, własny kącik. Dyrekcja szybko się zgodziła, pozwoliła nam zagospodarować taki właśnie kącik przejściowy w szkole, tak to wygląda. Niskim nakładem kosztów, bo tak naprawdę potrzebowaliśmy tylko tapetę, która tutaj Państwo widzą, tak, ten wzór, który jest na ścianie, to jest tapeta, taka nadrukowana. I tą tapetę pozyskaliśmy, pieniążki na tą tapetę pozyskaliśmy z Rady Rodziców. Rada Rodziców zaakceptowała chęć odnowienia części szkoły. Całe to przedsięwzięcie realizowaliśmy razem z uczniami. Tak naprawdę były to 4 uczennice, 1 uczeń i ja. I wspólnie to wytapetowaliśmy. Tak? Przy mojej pomocy oczywiście uczniowie pomagali. I zawiesiliśmy kilka zdjęć. Zawiesiliśmy tutaj w tym miejscu tablicę, na której były informacje, kiedy odbędzie się następny klub Kinomaniaka, o której godzinie, czyli dzień, godzina. I miejsce, bo jeszcze nie mieliśmy swojego miejsca, odbywało się to w różnych klasach, często na korytarzach rozstawialiśmy ten sprzęt. Przez to mieliśmy jakby troszeczkę konflikt z paniami sprzątającymi szkołę, bo one musiały czekać, aż my skończymy, żeby móc posprzątać. Prosiliśmy, żeby nie hałasowały. Tak naprawdę szukaliśmy swojego miejsca. Mieliśmy już ten kącik. I teraz, co jest ciekawego w tym kąciku? Ten kącik żyje cały czas do dzisiaj. To jest zdjęcie całkiem świeże, właśnie po to, żeby Państwo wiedzieli, że to funkcjonuje. Jest miejsce na 5 plakatów. U góry jest zwykły karnisz i to jest podczepiana żabka. Proszę Państwa, z dowolnym kinem da się współpracować, tak? Czy to będzie multiplex, czy to będzie jakieś kino studyjne, oni dostają plakaty. Oni dostają plakaty, żeby zareklamować, żeby pokazać, jakie filmy będą u nich wyświetlane.
My takie mamy umowę z takim jednym kinem i co 2-3 tygodnie dostajemy komplet 5 plakatów z nowościami, z premierami i uczniowie wymieniają te plakaty na tej, w tym kąciku, przez co inni uczniowie widzą na bieżąco, co się dzieje w kinie, na co można iść, co można obejrzeć. W naszym przypadku to jest akurat dobre miejsce, bo jak Państwo zobaczą te drzwi, to są drzwi przejściowe między szkołą podstawową a gimnazją i w zasadzie te drzwi non-stop pracują, więc wszystkie osoby, które przechodzą, no nie są w stanie przeoczyć tych plakatów. Tutaj w tym miejscu wieszamy zdjęcia z kolejnych wydarzeń pod tytułem maraton, nocny maraton filmowy. Tych zdjęć w tej chwili dużo więcej wisi, one zostały uzupełnione, więc to cały czas w jakiś sposób żyje, pracuje i osoby, które przychodzą z zewnątrz, też widzą, że coś takiego w szkole istnieje, coś się dzieje związanego z filmem. Tak jak powiedziałem, budżet praktycznie obejmował tylko i wyłącznie zakup tej tapety i kleju do tapet, wytapetowanie, to już własna inwencja, własna praca. Karnisz, ktoś z uczniów przyniósł z domu niepotrzebny karnisz, odnowiliśmy go, pan konserwator ze szkoły pomógł i całkiem fajnie to wygląda i do dzisiaj się sprawdza, dyrekcja zadowolona. Wszyscy wiedzą, że jak chcą zobaczyć, co w przyszłości będzie grane, jakie premiery będą filmowe, to wystarczy zajrzeć na ściankę klubu Kinomaniaka. Czy jakieś pytania może od Państwa do tego slajdu? Nie mam pytań? Ok, możemy przejść dalej? Ok, przechodzimy dalej. Proszę Państwa, naturalną rzeczą było utworzenie kolejnego wydarzenia, jakim były nocne maratony filmowe. Kiedyś to był pierwszy maraton filmowy, który się nazywał po prostu Noc Kinomaniaków i to najdłużej to jest najstarszy maraton. W tej chwili mamy w ciągu roku szkolnego aż 3 maratony. Aż 3 maratony, to jest Noc Kinomaniaków, noc reżyserska, bądź też noc tematyczna, różnie to nazywamy w zależności od tego, co się dzieje, Noc Kina Polskiego. Na Nocy Kinomaniaków mamy przegląd różnego kina światowego. Nocy reżyserskiej albo tematycznej wyświetlamy filmy jednego reżysera, bądź też jedną serię filmów realizowanych przez kilku reżyserów. I na Nocy Kina Polskiego oczywiście tylko filmy polskie. Zazwyczaj taki maraton filmowy trwa 12 godzin. Zaczyna się w granicach godziny 20 i trwa do 8 rano, jest wyświetlanych 6 filmów. Po każdym filmie są pytania, konkursy i nagrodą w tym konkursie jest przeważnie film na płycie DVD. Tutaj na tym zdjęciu Państwo widzicie sześciu wygranych, tak, uczestników, którzy wygrali swoje nagrody. I teraz jakie są koszty, albo jak pozyskać koszty na to? Przyznam się szczerze, że kiedy zaczynałem te noce kinomaniaków i te konkursy w trakcie tych nocy, to nie ukrywam, że sam kupowałem te filmy i z własnego budżetu to pokrywałem. Po prostu miałem swoje filmy, które chciałem uczniom pokazać. Nie były mi one już potrzebne, więc to były nowe, raz obejrzane filmy, więc służyło to jako suwenir, jako nagroda za wygrany konkurs. Obecnie takie filmy sponsoruje dyrekcja na przemian z Radą Rodziców. Tak, oczywiście po każdym maratonie drukowaliśmy dyplom drukowany też w szkole. To jest miła niespodzianka, miła dla uczniów, miła pamiątka, dlatego że są uczniowie, którzy uczestniczą we wszystkich maratonach przez wszystkie lata uczestnictwa w gimnazjum i zbierają sobie takie dyplomy. Mało tego, to jest bardzo nośne, dlatego że oni często na Facebooku rozmawiają, co się wydarzyło na maratonie, jakie filmy oglądaliśmy, dyskutują, mają założoną grupę maratony filmowe i dyskutują sobie w grupie. Mało tego, często w tych maratonach uczestniczą oczywiście inni nauczyciele, na przykład języka polskiego czy historii.
Przejdę do następnego slajdu. Jak Państwo widzieli na poprzednim zdjęciu, te maratony filmowe już w sali kinowej i chyba Państwa będzie interesował najbardziej ten projekt, o którym teraz będę chciał mówić, nazywa się Nowe Stare Kino. Utworzyliśmy szkolną salę kinową. I tu chyba Państwo troszeczkę więcej na ten temat jestem zobowiązany powiedzieć, bo to mój autorski oczywiście też pomysł. Od kilku lat, kiedy realizowałem te nocne maratony filmowe, chodziło za mną własne miejsce do wyświetlania filmów, żebym nie był zmuszony już rozkładać sprzętu w klasie, ustawiać krzesełek, przygotowywać tego wszystkiego, rozkładać sprzętu nagłaśniającego, bo jakość dźwięku jest bardzo ważna przy oglądaniu filmów, żebym nie musiał potem po tym wszystkim sprzątać, tylko żebyśmy mogli pójść do takiej pracowni kinowej. Ja pamiętam za moich czasów, kiedy ja uczęszczałem do szkoły podstawowej, to w mojej podstawce była taka sala kinowa, ona była przyciemniona, bez okien i tam można było coś na jakimś starym telewizorze obejrzeć czy odsłuchać dźwięk w lepszej jakości. To była taka sala audiowizualna, to się chyba nazywało wiele lat temu. A mi się marzyła sala kinowa. Nadarzyła się okazja, ponieważ znalazłem w jednym z domów kultury na strychu stare fotele po spalonym kinie. Po sławieńskim spalonym kinie. Chodziłem do dyrekcji Domu Kultury przez kilka miesięcy. Rozmawialiśmy na ten temat, czy nie można by było w jakiś sposób zaadaptować tych foteli. Ja je obejrzałem, one były w dość przyzwoitym stanie, wymagały tylko lekkiej renowacji, lekkiej konserwacji, w zasadzie wyprania, wymiany kilku rzeczy, doczyszczenia. Ale to stwierdziłem, że damy sobie radę z tym. I okazało się, że takie siedzenia za przysłowiową złotówkę mogę kupić. Udało mi się pozyskać 34 fotele. Tak jak powiedziałem, za przysłowiową złotówkę, Dom Kultury nam to użyczył. Któryś z rodziców zaproponował transport, przywieźliśmy do szkoły, no i zaczęliśmy myśleć, co dalej, mamy już fotele. Tak. Mamy już fotele, mieliśmy ekran, który pozyskaliśmy od firmy, która sprzedaje ekrany audiowizualne, a od której to kupiliśmy kilka ekranów do innych klas, więc stwierdziła, że skoro jesteśmy ich stałym klientem, to dla szkoły mogą taki ekran poświęcić i dać. No, zaczęły się rozmowy z dyrekcją, tak? Pani dyrektor, czy by nie można było jakiegoś pomieszczenia wydzielić. Z tymi pomieszczeniami ja sobie zdaję sprawę, nie jest łatwo. W każdej szkole pewnie jest ciasno, w każdej szkole każde pomieszczenie jest na wagę złota. Niemniej jednak nadarzyła się okazja, jedno pomieszczenie było wolne. Ono było w stanie do remontu, tak? W stanie surowym. I ja się zobowiązałem, że popołudniami razem z panami konserwatorami, razem z rodzicami, razem z uczniami doprowadzimy to pomieszczenie do stanu takiego, że będzie można w nim utworzyć kino. Wszelkiego rodzaju narzędzia, wiadomo, mieliśmy swoje prywatne, rodzice przynosili, pomagali, panowie konserwatorzy mieli, zakupiliśmy jakieś tam kable we własnym zakresie, które schowaliśmy w ścianę po to, żeby nigdzie się nie plątały. Rzutnik miała szkoła, który miał być zamontowany w którejś z klas, ale w zasadzie już wszędzie były zamontowane, więc ten jeden stał jako awaryjny, dyrekcja pozwoliła z niego skorzystać. No, przyszedł czas na wygłuszenie klasy, tak? Czyli coś trzeba zrobić ze ścianami, żeby dźwięk się nie odbijał, żeby jakoś to było. Wpadliśmy na pomysł, że jednym z najlepszych pomysłów wygłuszenia, takim, żeby to miało wygląd, żeby to było dość trwałe, będzie wykładzina na ścianę. Tu przyszła z pomocą nam Rada Rodziców. Rada Rodziców zakupiła wykładziny na ściany. Zwróciliśmy się z prośbą do wójta o zakup wykładziny na, o przekazanie pieniążków na wykładzinę na podłogę, zgodził się, dołożył swoją część. Ja miałem w domu stare, gdzieś niewykorzystane kasetony, takie styropianowe, troszeczkę ich brakowało. Ktoś przyniósł czarną farbę, zrobiliśmy z niej farbę matową do pomalowania. I tak własnym sumptem, dzień po dniu pracowaliśmy nad stworzeniem własnej sali audiowizualnej. Od jednego ze sponsorów mamy komplet głośników.
No ja przyniosłem swój dawno nieużywany wzmacniacz, który posłużył za dystrybucję, jako dystrybutor dźwięku, żeby można było ten dźwięk w odpowiedni sposób nadawać. Podłączyliśmy internet, z jednej z klas przenieśliśmy odtwarzać Blu-ray, tak żeby sala była w pełni wyposażona. Tak jak Państwo widzicie, to wygląda w tej chwili. W tej chwili mamy troszeczkę nawet większy ekran, dużo większy ekran, tak? Widać, za ekranem są okna. Panie sprzątające z materiału, którego użyczyła znowu Rada Rodziców, uszyły zasłony, ciężkie zasłony, takie, które odbijają dźwięk. Jak widzicie, sala całkiem sympatycznie wyszła i muszę Państwu powiedzieć, że cieszy się wielkim powodzeniem wśród nauczycieli, bo mamy grafik, kto kiedy chce skorzystać z sali, wpisuje się na listę po to, żeby ta sala była dla niego wolna, zarezerwowana, bo coraz więcej chętnych jest do korzystania z sali. Okazało się, że ta sala nie jest wykorzystywana właśnie tylko i wyłącznie do nocy filmowych czy do klubów Kinomaniaka. Proszę Państwa, taką salę kinową można wykorzystać praktycznie na każdym przedmiocie i to jest Wasz atut, jakby w rozmowach z dyrekcją, w rozmowach z organem prowadzącym, po co Wam sala kinowa w szkole. Już Państwu podpowiadam, jacy nauczyciele, do jakich przedmiotów i z jakimi klasami u nas wykorzystują tą salę. Jeżeli chodzi o edukację wczesnoszkolną, to ta sala kinowa wykorzystywana jest dla dwóch podstawowych rzeczy. Języki obce w tej sali są często prowadzone, często nauczycielka, pani od języka angielskiego, korzysta z tej sali i prowadzi tam multimedialne zajęcia z języka angielskiego. Fantastycznie dzieciaki się bawią w tej sali. Dużo łatwiej przychodzi im przyswajanie słówek i całego materiału, który pani by im chciała przekazać. Ale często też oglądamy teatr w telewizji. Pewnie Państwo znają taki projekt teatr w telewizji z Telewizją Polską. Jakoś to tak brzmi. U nas jedna z pań się zajmuje koordynacją tego. W momencie, kiedy gdzieś na deskach teatru jest jakieś przedstawienie dla dzieci, to Telewizja Polska transmituje to za pomocą internetu na żywo i my często bierzemy w tym udział, że nasze dzieci na żywo oglądają właśnie w sali kinowej takie przedstawienia teatralne. 4-6, wykorzystywanie w przeróżnych przedmiotach, przyroda czy zajęcia techniczne. Kiedy omawiamy, chociażby, bo też jestem nauczycielem techniki, zajęć technicznych, więc kiedy omawiam produkcję papieru, idziemy z dziećmi i oglądamy, jak ten papier się produkuje. Jeżeli omawiamy produkcję stali, tak, czy w ogóle skąd się bierze żelazo, bądź też temat na czasie recykling, oglądamy filmy w kinie, co to jest ten recykling, co się z tymi śmiećmi robi, na czym polega segregacja śmieci. W gimnazjum to już chyba nawet Państwu nie muszę mówić, ale praktycznie we wszystkich przedmiotach można wykorzystać edukację filmową i właśnie skorzystać z takiego kina do realizacji podstawy programowej. Naprawdę jeszcze raz Państwu powtórzę, że kino cieszy się powodzeniem w szkole. Wiele nauczycieli na wielu lekcjach, w wielu zajęciach chce z tego kina korzystać. W momencie, kiedy to kino powstało, w momencie, kiedy to kino gdzieś tam się pokazało, bo jakaś prasa się zainteresowała lokalna, jedna, druga, że jest kino, że to jest szkoła chyba jedyna w Polsce, która ma własne tego typu własną pracownię kinową. Proszę Państwa, to jest moment, kiedy można zjednać sobie media, tak? Bo media zaczynają się interesować szkołą, coś się dzieje, coś nowego, media lubią nowości, media pokazują nowości po to, żeby mieć większą sprzedaż, większą poczytność i wtedy to jest moment, żeby z tymi mediami zacieśnić kontakt, bądź też dopiero nawiązywać kontakt. Proszę Państwa, od momentu, kiedy mamy kino, wiele szkół chce z nami współpracować. A nie tylko szkół podstawowych, nie tylko gimnazjów, ale nawet szkół ponadgimnazjalnych, czy to liceów, techników, technikum, czy szkół zawodowych. Często mamy wizyty i nauczycieli z innych szkół przyjeżdżają z własnymi uczniami, oglądają kino, proszą, żeby w jakiś sposób im pomóc zbudować to kino, żeby im doradzić,
A jak to zrobić? Na jakich zasadach wolno używać takiego kina? Na jakich zasadach wolno wyświetlać filmy w takim kinie? Jak organizować zajęcia? To wtedy jest bardzo nośne i medialne. I to jest potrzebne Państwu na przyszłość po to, żeby nawiązywać relacje, żeby nawiązywać współpracę, tak jak powiedziałem wcześniej, i z mediami, ale też z innymi szkołami, bo za chwilę przejdziemy do slajdu, gdzie Państwu opowiem o tym, jak współpraca z innymi szkołami może Państwu pomóc, a nie tylko wypromować szkołę, nie tylko wypromować zajęcia, nie tylko uzyskać pewnego rodzaju rzeczy, które potrzebujemy, ale także uzyskać jakieś konkretne pieniądze na to, na to, żeby zrealizować swoje przyszłe cele. Czy ja mogę mówić dalej? Czy Państwo mogliby potwierdzić plusikiem, że jest wszystko ok, że słyszymy się, że rozumiemy, że Państwa nie zanudzam? Ok, mam plusika. Przejdę do następnego slajdu. Mogę przejść dalej, tak? Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie kina? Jak to się udało? Jakieś inne rzeczy, pytania? Ok, możemy dalej. Proszę Państwa, tak to się złożyło, że kiedy już mieliśmy kino, całkiem przez przypadek na zajęcia siatkówki do mnie przyszedł rodzic z dzieckiem i zaczęliśmy rozmawiać. On mówi, że słyszałem, że macie kino i tak dalej, i tak dalej. No pewnie by się Wam przydał sprzęt filmowy, no bo czy macie czym nagrywać? Ja mówię, że nie, jeszcze się nie dorobiliśmy. Zwykłym aparatem nagrywamy, czy tam komórkami próbujemy. No on mówi, a czemu nie spróbujecie w tych projektach regionalnych? A w jakich projektach? Mówi, no jest taki projekt, akurat tu jest on napisany w tym miejscu, ten projekt, z którego mi się udało. To jest projekt regionalny, to jest projekt Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. To występuje tylko, występował u nas tylko w naszym okręgu, więc Państwa akurat ten projekt nie będzie dotyczył, ale pewnie innych regionalnych projektów jest o wiele, wiele więcej w Mazowieckim niż u nas tutaj w Zachodniopomorskim. Okazało się, że dowiedziałem się o godzinie 16, tak, o tym projekcie i okazało się, że jak sprawdziłem na stronie internetowej, że składanie aplikacji jest do następnego dnia, do godziny 16, więc miałem 24 godziny. No, tak mnie to zmobilizowało, że postanowiłem, że podejmę wyzwanie. Pisałem projekt 24 godziny, ostatnie minuty pędziłem, żeby ten projekt zdążyć złożyć. Pani księgowa ze szkoły pomagała mi wyliczyć jeszcze przed samym odwiezieniem dokumentów, czy mam koszty wszystkie dobrze zrobione. Tak naprawdę przyznam się Państwu szczerze, że to był mój pierwszy projekt, który napisałem. Nie miałem pojęcia o pisaniu projektów. Napisałem tak, jak uważałem, według instrukcji, którą sobie wydrukowałem. I zajęło mi to 24 godziny z pozyskaniem ofert, z podliczeniem wszystkiego, z przygotowaniem, wydrukowaniem, nagraniem wersji elektronicznej i dostarczeniem. No i okazało się, że mój projekt jest na całkiem wysokim, moja aplikacja uzyskała bardzo wysokie noty, jest na bardzo wysokim miejscu i uzyskaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kupiłem za to kamerę 4K profesjonalnego pana Sonika, profesjonalny statyw, fąstyczką, dobrą cyfrówkę z dodatkowym mikrofonem, z dodatkowym statywem. Do tego tutaj widać to wszystko wyszczególnione. Dodatkowa kamera, którą można filmować pod wodą. To jest taka kamera, którą można zaczepić na ramieniu, na ręce, na głowie, żeby dodatkowe ujęcia z jakiejś innej perspektywy móc nakręcić. I dwa pakiety oprogramowania do montażu filmu. Proszę Państwa, no, Mistrzostwo Świata, tylko tego nam było trzeba. Cieszę się bardzo, do dzisiaj korzystamy z tego sprzętu na co dzień, tak? Przy każdym projekcie filmowym korzystamy z tego sprzętu, dzieciaki uczą się obsługiwać go i mogliśmy pójść do przodu. Ale proszę zwrócić uwagę, gdyby nie wcześniejsze działania, a gdyby nie późniejsze stworzenie tej sali kinowej, pewnie bym się nie dowiedział o tym projekcie, pewnie by tego nie było. Czyli taka konsekwencja w działaniu, upór, dążenie, rozwijanie i stawianie sobie coraz wyższych celów, coraz wyższych wymagań w stosunku do siebie, spowodowało to, że udało się pewne rzeczy uzyskać, no takie nawet, o których nam się na początku nie śniło, bo oczywiście marzyliśmy o jakiejś tam kamerze, były rozmowy z dyrekcją, ale dyrekcja ciągle twierdziła, że nie ma na takie
rzeczy pieniążków i może się kiedyś takie pieniążki pojawią. Przejdziemy dalej. Naturalną rzeczą było, że kiedy pozyskaliśmy sprzęt filmowy, wypadałoby zrobić jakieś zajęcia, żeby dzieciaki się rozwijały, tak? Żeby w szkole można było wypromować kolejną innowację edukacyjną. I też chyba jesteśmy jedną z nielicznych szkół, przynajmniej na naszym terenie, tak? Ja cały czas się odnoszę do naszego terenu, w których stworzyliśmy warsztaty operatorsko-reżyserskie i montażowe. Tak? Ja prowadzę te warsztaty. Jak widać, tu jest zdjęcie przedstawione, kiedy kręcimy jakieś tam ujęcie jakiegoś tam filmiku. Każdy uczeń ma swoją funkcję, jest uczeń od oświetlenia, jest uczeń od filmowania. Kręcimy z dwóch kamer jednocześnie, tak, bo tutaj uczennica kręci za pomocą aparatu cyfrowego, tutaj kolega za pomocą kamery, są dźwiękowcy, są technicy od podłączenia zasilania, no i oczywiście aktorzy, którzy wcześniej przerabiali te swoje sceny na takich mini warsztatach aktorskich, które prowadziła pani od języka polskiego. Oczywiście wszystko to są zajęcia popołudniowe. Czy są koszty takich zajęć? Proszę Państwa, nie ma żadnych kosztów takich zajęć. To jest szkoła, nie musimy za to płacić. Sprzęt pozyskaliśmy, a mamy, trzeba się tylko poświęcić. Trzeba tylko zainwestować własny czas, realizować własną pasję i chcieć pracować z uczniami. Proszę Państwa, jak to wszystko zagra nam, gwarantuje sukces. Ważne jest, że dzieciaki to interesuje. To jest innowacja edukacyjna, to jest dla dzieci nowość. One nigdy się nie spodziewały, że będą mogły występować w filmie, tworzyć ten film, wymyślać ten film. I to dla tych dzieciaków jest naprawdę wydarzenie. Oni z chęcią przychodzą na te zajęcia. Oni chętnie wymyślają kolejne pomysły filmowe. Przyznam się Państwu szczerze, że często nam brakuje czasu, żeby kolejne nagrania zmontować, bo tych nagrań mamy tak wiele. Jesteśmy zapraszani na tak wiele imprez o różnym charakterze, czy sportowym, czy jakimś kulturalnym, gdzie nasze dzieci kręcą już same ujęcia i potem montują, robią z tego jakieś tam filmiki poglądowe, czy filmik z wydarzenia, że naprawdę brakuje już nam nieraz czasu. Czyli przy tego typu działaniach kosztów praktycznie nie ma zero, natomiast działania są widoczne na zewnątrz. Te działania między innymi były też opisane w prasie lokalnej, one się odbiły szerokim echem, były komentowane w gminie. Proszę Państwa, wtedy, kiedy mówi się o naszej szkole, kiedy mówi się o nas jako nauczycielach, kiedy mówi się o tym, co tworzą uczniowie, że uczniowie potrafią różne rzeczy robić, proszę Państwa, wszyscy są nastawieni pozytywnie. Po tego typu wydarzeniach nie miałem problemu z tym, żeby iść od dyrekcji jakieś drobne pieniądze poprosić, bo potrzebuję na przykład na nagrody na jakiś mały konkurs filmowy. Tak? Całkowicie inaczej Państwo będą patrzeć na Państwa w organie prowadzącym, czy burmistrz, czy prezydent miasta, dlatego że Was widać, dlatego że się promujemy, że szkoła, którą ten wójt, burmistrz czy prezydent miasta prowadzi, a jest na pierwszych stronach gazet, tak? Coś się dzieje, są nowe zajęcia. Co dalej zrobiłem? No, to ciągle było za mało, tak? Ciągle nowe pomysły. Kolejnym pomysłem, oczywiście wszystkie pomysły, które tu są realizowane, one są dalej. To nie są jednorazowe projekty, to są projekty, które cały czas realizujemy, cały czas staramy się w miarę możliwości czasowych kontynuować oczywiście, a w kolejnych latach i dołączać do nich kolejnych uczniów, tak? Jeżeli przychodzą uczniowie z klasy pierwszej, to ci uczniowie wdrażają się, są już zapraszani, pomagają przy operatorce, wcielamy ich w jakieś tam podstawowe role, po czym po przejściu pierwszej, drugiej klasy, w trzeciej klasie są już praktycznie profesjonalistami. Przepraszam, muszę się napić. Możemy przejść dalej? Poproszę o plusiki, jeżeli. Przepraszam, przeoczyłem. Tu jest takie pytanie czy uczniowie samodzielnie wybierają tematy filmów, które chcą kręcić.
Wygląda to w ten sposób, że mamy taką burzę mózgów. Albo się dobieramy w grupy, albo siedzimy wszyscy wspólnie, wymyślamy kolejne scenariusze, albo po prostu rozmawiamy. Słuchajcie, nie mam żadnego pomysłu. Bardzo was proszę, macie weekend na przemyślenie pomysłu scenariusza. Wybierzemy jeden, dwa scenariusze i będziemy wszyscy nad tym pracować. Po czym spotykamy się w nowym tygodniu. Dzieciaki już mają przemyślone, bądź też nie mają przemyślone, bo często się mówi, że mają też pustkę twórczą w głowie. Ktoś rzuci jakiś pomysł i wybieramy, tak? Mamy trzy, na przykład, trzy scenariusze. Z tych trzech scenariuszy wybieramy jeden lub też dwa, w zależności od tego, ile mamy czasu, ile potrzebujemy scenariuszy, czy pod konkretny temat taki scenariusz. I wspólnie staramy się go opracowywać. Oczywiście ich naprowadzam całym swoim doświadczeniem, staram się ich wspomóc po to, żeby ten scenariusz na ten film był na tyle udany, żeby pozwolił na zrobienie porządnego no filmu, taki, który zadowoli nie tylko dzieciaki, ale także mnie jako prowadzącego. Proszę Państwa, kolejną konsekwencją tych wydarzeń, tego, co się działo w tej szkole, to było moje marzenie, które pojawiło mi się w którymś tam momencie w szkole jako całkiem nierealne, ale w momencie, kiedy szkole zaczęło być słychać, kiedy szkoła zaczęła się promować na filmowo, jak to się mówi, kiedy coraz więcej osób było przyjaźnie nastawionych do nas, kiedy łatwiej mi się rozmawiało ze wszystkimi, z dyrekcją i z Radą Rodziców świetny kontakt był i z organem prowadzącym mogliśmy wiele rzeczy załatwić, no to stwierdziłem, że dlaczego nie? Dlaczego nie edukacja filmowa jako przedmiot obowiązkowy właśnie w gimnazjum? Chociaż w gimnazjum, na początek. A w kilku etapach to się odbyło. Rozmowa z dyrekcją. Oczywiście nic mnie to nie kosztowało, oprócz własnego zaangażowania. Rozmowa z dyrekcją. No, rozmowa z dyrekcją była krótka i treściwa. Proszę przedstawić założenia. Będziemy ciągnąć to dalej. Tak? Oczywiście dyrekcja na pomysł zareagowała bardzo pozytywnie. Tylko oczywiście nie wszystko zależy zawsze od dyrektora szkoły, no bo wiadomo, że to się wiąże z finansami, tak? Pierwsze co, to trzeba było napisać autorski program nauczania edukacji filmowej, tak? To nie jest w naszej szkole, znaczy ten mój autorski program tej edukacji filmowej, to nie jest typowy program edukacji filmowej związany w 100% z językiem polskim. Bardziej techniczny. Ja nie jestem nauczycielem humanistą, ja jestem nauczycielem technicznym, więc ten mój program, ja przedstawię Państwu za chwilę, jak on wygląda. Musiał być rozłożony na 3 lata, tak, bo ja chciałem, żeby przynajmniej jedną godzinę co roku każda klasa gimnazjum miała tej edukacji filmowej. Mój program wygląda w ten sposób, że pierwszy rok to jest poznanie historii kina, a poznanie historii kina światowego, historii kina polskiego, poznanie pierwszych filmów światowych, jak się to kino światowe rozwijało, po czym w drugim semestrze przeskakujemy do filmu polskiego, poznawanie filmów, oglądanie filmów w starym kinie, omawianie tych filmów, cały czas dyskutowanie, tak, o tych filmach. Od razu Państwu powiem, że z pomocą przychodzi też tu pakiet filmoteki szkolnej oczywiście, z którego często korzystamy. W drugim roku wprowadzamy już język filmu, wprowadzamy próby pisania scenariusza, co to są storyboardy, a jakie są plany filmowe, jaka jest obsługa sprzętu, wprowadzamy obsługę sprzętu, próbujemy pisać pierwsze scenariusze, kręcić zwykłymi aparatami pierwsze krótkie filmiki, potem w drugim semestrze już etiudy filmowe na podstawie scenariuszów, które wymyśliliśmy i grupowo, i samodzielnie. I w ten sposób dochodzimy do roku trzeciego, gdzie w trzecim roku uczniowie będą realizować dłuższy projekt, czyli film dłuższy niż 2, 3 czy 4 minuty, kilku czy kilkunastominutowy, porządny scenariusz, porządne storyboardy. Projekt prawdopodobnie będzie tak wyglądał, że będzie klasa podzielona na 2 części, to będą 2 projekty realizowane, porządne ujęcia,
i montaż, udźwiękowienie tego, no i potem prezentacja tych filmów i promocja ich gdzieś na portalach internetowych, może na jakichś festiwalach, udział w konkursach, na pewno wysyłanie na konkurs. Taki program autorski przygotowałem. Dyrekcja zaprosiła do rozmów Radę Rodziców, dlatego że to rodzice muszą wyrazić zgodę na dodatkowy przedmiot jako obowiązkowy. Z Radą Rodziców rozmowy były zadowalające. No i nastąpił kolejny etap, rozmowa z organem prowadzącym. Proszę Państwa, jeżeli się profesjonalnie wszystko po kolei przygotuje, dyrekcja przygotuje się na rozmowę, ja byłem przygotowany na rozmowę z organem prowadzącym, były podliczone koszty, ile to będzie kosztowało w skali nie tylko roku, ale kolejnych lat, tak? Bo w pierwszym roku ma jedna klasa, w drugim roku mają już dwie klasy, a w trzecim roku już mają kolejne klasy, tą edukację filmową, w momencie, kiedy mamy tylko jedną klasę w pierwszą, drugą czy trzecią w etapie gimnazjalnym. Jeżeli to są szkoły, gdzie jest kilka klas, no to wychodzi to z tym troszeczkę inaczej. Przy czym pewnie zajęcia można łączyć, że robimy zajęcia dla dwóch klas. Organ prowadzący się zgodził. Mamy przydzielone 3 godziny edukacji filmowej na trzeci etap edukacyjny. Także, proszę Państwa, od 2 lat w naszej szkole na świadectwach końcowych u naszych uczniów jako przedmiot obowiązkowy pojawia się edukacja filmowa, z czego i uczniowie są dumni, zadowoleni. Ja jako prowadzący cieszę się, że udało mi się moje marzenie zrealizować. No i pewnie dyrekcja też, bo jesteśmy jedyną szkołą też w regionie, która ma taki przedmiot jako obowiązkowy, jako edukacja, jako edukację filmową, jako przedmiot nie jakiś tam realizowany z godzin karcianych czy kółko zainteresowań, tylko jako normalny przedmiot obowiązkowy. Mogę przejść dalej, czy jakieś pytania w stosunku do tego przedmiotu? Pytanie tutaj padło, czy współpracuje Pan z innymi nauczycielami, na przykład polonistami, którzy pomagają operować opracowywać sceny dialogowe jak najbardziej. Często jest tak, że znaczy zwłaszcza jeżeli chodzi o naszą nauczycielkę języka polskiego, to tutaj sporo zajęć takich pozalekcyjnych z aktorstwa pani prowadzi, ale jeżeli chodzi o dialogi, jak najbardziej też. Chociaż ja cały czas uczę moich uczniów tego, że najlepszy jest film taki, w którym nie trzeba używać dialogu, tak? Bo pamiętajcie Państwo, że nawet jeden dialog jest w stanie zniszczyć nasze dzieło, tak? Po prostu wyjdzie to słabo z tym dialogiem. Dlatego uczę się, żeby tak robiły filmy, żeby tych dialogów nie trzeba było stosować, przynajmniej na początku, w pierwszej fazie ich nauki, tej edukacji filmowej. Oczywiście w starszych klasach wprowadzamy te dialogi. Te dialogi się pojawiają. Tak wtedy jak najbardziej konsultujemy to z polonistką, z naszą polonistką. Pani tutaj się specjalizuje w tym, żeby dzieciom takie filmowe dialogi pomagać układać. Możemy przejść dalej? Okej, w takim razie przejdę dalej. Kolejny mój sztandarowy projekt to jest przerwa na kanapkę. Nie wiem, czy mogę tak Państwu tutaj genezę powstania tego projektu, ale chyba się pokuszę o kilka słów na ten temat. A kiedyś wróciłem bardzo późno z pracy, jeszcze musiałem coś tam zrobić, więc kładłem się około godziny drugiej spać. I w momencie, kiedy zasypiałem, wpadłem na pomysł przerwa na kanapkę. Co to jest w ogóle, co to jest za projekt przerwa na kanapkę? Proszę Państwa, przerwa na kanapkę to jest nic innego jak specjalnie wyciszone miejsce do przeprowadzania wywiadów. To jest taki wstęp do naszej telewizji szkolnej. Dzieciaki mają otwarty kanał na YouTubie Przerwa na kanapkę. W zasadzie od zeszłego roku to funkcjonuje. I tam zamieszczają kolejne odcinki. Na kanapkę zapraszają różnych gości. Pierwszy jako królik doświadczalny, jako tester byłem zaproszony ja. Druga była zaproszona pani dyrektor, a jako trzeci na kanapce zasiadł wójt gminy Darłowo, pan Radosław Gorzewski. Oprócz tego uczniowie zapraszają raz w miesiącu jednego z nauczyciela. Często się zdarza, że jest to raz na 2 miesiące, w zależności jakie to są miesiące, czy to są miesiące świąteczne, jakieś ferie wypadają, nie ma na czasu, ale często jest tak, że
prosimy jakiegoś nauczyciela, żeby w ciągu 3 dni się przygotował, bo chcemy go zaprosić na kanapkę, przeprowadzić z nim taki krótki wywiad. To są wywiady trwające od 3 do 5 minut. Pytania nie są zdradzane osobom, które zasiadają na kanapkę. Uczniowie je przygotowują samodzielnie, po czym konsultują je ze mną, a następnie z panią polonistką. I sami zadają pytania, ja im technicznie tylko pomagam, jak to zgrać, po czym montują samodzielnie już ten filmik. Przy pierwszych dwóch tych wywiadach pomagałem im tylko montować, żeby zobaczyli, jak to się dzieje. Fajne jest to w tym, że jednocześnie nagrywamy z trzech jakby ujęć. Mamy ujęcie na wprost z dużej kamery, gdzie obejmujemy te dwie osoby zasiadające na kanapce. Mamy ujęcie z prawej strony i z lewej. Jedna kamera jest na osobę pytaną, druga na pytającą. I potem, jak mamy 3 ujęcia na raz nagrane z tym samym dźwiękiem, to dzieciaki świetnie to montują. Naprawdę robią z tego profesjonalny wywiad, jak w telewizji. Ja Państwu mam do zaprezentowania z wywiadu akurat z wójtem dosłownie dwa surowe kawałki. Bez montażu, bez przycinania. Wybrałem wczoraj te kawałki. Już Państwu wrzucę te kawałki do obejrzenia, te dwa kawałki do obejrzenia, to jest raptem minuta z kilkoma sekundami, żeby Państwo widzieli, jak to w ogóle się odbywa na tym korytarzu, że to całkiem profesjonalnie wszystko brzmi. Proszę Państwa, proszę bardzo, zapraszam do obejrzenia. Jesteście przygotowani? Kamera? Wy możecie startować. Piotr, poszła? Czy będzie można powtarzać? Tak, chyba tak. Krzysiek, będzie można powtarzać w razie było? Tak, możemy cięcia potem zrobić. Tak, do cięcia. Nie ma problemu. Zamknij się, cięć już trzymaj. Gdzie mam się patrzeć? Proszę się nie kręcić po korytarzu teraz. Ta kamera jest skadrowana na wójta, ta kamera jest skadrowana na pytającą, a ta na was oboje. Tak? Także my tam będziemy potem niż chory. Przerwa na kanapkę, odcinek trzeci. Możemy zacząć. W dzisiejszym odcinku Przerwy na kanapkę spotykam się z wójtem gminy Darłowo, panem Radosławem Gorzewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan sądzi o naszej kanapce Przerwa na kanapkę? Kanapka jest piękna, czerwona, pikowana, bardzo ładna. Myślę, że program Przerwa na kanapkę też będzie wspaniałym, udanym programem. Przepraszam bardzo, zapomniałem włączyć mikrofonu. Ja powtórzę to, co mówiłem. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Widzą Państwo, jak to się odbywa. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, to był surowy kawałek bez montażu. W zasadzie dwa kawałki zlepione ze sobą. Jestem winien Państwu, no w związku z tematem, jaki dzisiaj omawiamy, jestem winien Państwu wyjaśnienie, skąd pieniądze na to wszystko. Tłumaczę. Widzą Państwo tutaj na tym pierwszym zdjęciu, jak surowa ściana, widać tutaj były pewnie przyklejone jakieś tam tablice, pewnie styropianowe, na których jakaś gazetka była mało odświeżana, mało uczęszczana. W każdym razie wszyscy zgodzili się na to, żeby tą gazetkę usunąć. Uczniowie po prostu ze mną tapetują kolejnym pomysłem tapetowym naszym, bo musimy jakieś tło zrobić. Tapeta, jak zwykle, rada rodziców przyszła z pomocą, przekazała nam 100 zł na tapetę. A za te 100 zł kupiliśmy dwie rolki, bardzo dobrej, zmywalnej oczywiście tapety, można ją myć, szorować, a widzą Państwo, jak to wygląda. I uczniowie razem ze mną w sobotę i w niedzielę wytapetowali odpowiedni kawałek ściany. Nawet panowie konserwatorzy nie byli potrzebni, żeby nam pomagać. Sprzęt mieliśmy, ścianka była zrobiona, tablice, która tam z tyłu wisiała, zrobiła nam pani na zajęciach plastycznych z gimnazjalistami, więc praktycznie wszystko było, brakowało kanapki. No tu historia z tą kanapką niestety nie kończy się, znaczy kończy się happy endem, dlatego że ta kanapka de facto jest. Kanapka została opatrzona,
Trzy miesiące szukaliśmy, bo to musiała być wyjątkowa kanapka. Widzą Państwo, że jest nietuzinkowa. Mam nadzieję, że Państwu też się podoba, bo ona jest takie pluszowo-aksamitna. Kto na niej nie zasiada, to zawsze komentuje, że no, chciałbym mieć taką kanapkę na co dzień. W każdym razie trzy miesiące szukania takiej kanapki, wyszukaliśmy odpowiednią, żeby dobrze wyglądała, żeby właśnie była wyjątkowa. I właśnie, właśnie koniecznie czerwona, ponieważ tło daliśmy czarno-białe. Mieliśmy trzech chętnych do sfinansowania tej kanapki. Niestety pechowo się złożyło, że jeden z chętnych do sfinansowania, jeden ze sponsorów, z pewnych względów osobistych musiał się z tego wycofać. No i skończyło się tak, że dwóch sponsorów się dołożyło, trzeciego nie było, nikt nie chciał zwiększyć swojej puli, przyznaję się bez bicia, dołożyłem to z własnej nieprzymuszonej woli, z własnego budżetu prywatnego. Tak się jakoś złożyło, że otrzymałem któregoś tam razu nagrodę dyrektora szkoły. To była też nagroda finansowa i stwierdziłem, że część tej nagrody przeznaczę na dalszy rozwój edukacji filmowej w naszej szkole i dołożyłem się jako trzeci do tej kanapki. Kto był sponsorami oprócz mnie takiej kanapki? Proszę Państwa, jeden z lokalnych przedsiębiorców, który nie ma już dzieci, kiedyś jego dzieci chodziły do naszej szkoły, już obecnie są dorosłe, ale czuję sentyment jakby do naszej szkoły, bo sam był kiedyś uczniem tej szkoły, więc się dołożył. I druga osoba prywatna, jeden z rodziców uczniów, którzy uczęszczali właśnie na zajęcia takie pozalekcyjne, też dodatkowe, z warsztaty operatorsko-reżyserskie i montażowe. Także z trzech, to nie było jakiś tam drogi zakup, to jest polska produkcja tej kanapki, ona bardzo ładnie wygląda, jest świetnie wykonana, natomiast nie były to jakieś kolosalne koszty, na tyle niewielkie, że z tych trzech źródeł udało się je sfinansować. I tą kanapkę mamy w szkole i korzystamy z niej namiętnie. Kanapka na co dzień cały czas stoi w tym samym miejscu, tak jak Państwo, ja cofnę slajd, tak jak Państwo widzą, ona stoi tu w szkole, w tym miejscu. Nikt na niej oprócz zaproszonych gości jakoś specjalnie nie zasiada. To jest takie miejsce wydzielone w szkole, gdzie też widać, co się w szkole dzieje, że też widać, że to jest kolejny element działalności filmowej, edukacji filmowej w szkole. Ciekawe spostrzeżenie było, kiedy mieliśmy gości z zewnątrz, była cała Rada Gminy Darłowo, był wicewojewoda w naszej szkole, wszyscy przetestowali kanapkę, stwierdzili, że jest fantastyczna. Nawet wtedy korzystaliśmy moment, żeby zaprosić jednego z panów na kanapkę i wykorzystać to jako kolejny odcinek i przeprowadzić kolejny wywiad. Czy ja mogę przejść dalej? Przejdę dalej, muszę troszeczkę przyspieszać. Proszę Państwa, jeden z najtańszych projektów, a naprawdę świetnie odebranych przez wszystkich, to jest ścianka edukacyjna aktorzy Kina Polskiego. To jest taki korytarzyk przejściowy między starą częścią szkoły, starym budynkiem, a nową częścią szkoły, nowym budynkiem, przez który notorycznie wszyscy przechodzą, no nie da się inaczej przejść z jednej szkoły do drugiej, ze świetlicy, z jednego budynku szkoły do świetlicy, czy do sali kinowej, czy do pielęgniarki, czy do pedagoga szkolnego, czy do biblioteki. Wszyscy muszą przejść przez ten korytarzyk. Zobaczcie Państwo, ten korytarzyk został pomalowany na czerwono. Tu w tym miejscu, na tym zdjęciu niestety nie widać, nie mam aktualnego zdjęcia, jest napis z liter steropianowych aktorzy Kina Polskiego i są banery, trzy banery rozwieszone na linkach stalowych, gdzie projekt zrobiłem ja, wklejając różnego rodzaju zdjęcia w tym samym formacie i zostało to wydrukowane jako usługa poligraficzna, a takich poligrafii w każdym mieście Państwo spotkacie co najmniej kilka, tak? Co najmniej kilka. W mieście Darłowie są chyba dwie czy trzy prężnie działające. Jakie koszty były tego? Proszę Państwa, banalne, tak? Kilka godzin mojego siedzenia po to, żeby to zaprojektować. I trzy osoby pokryły trzy banery. Pierwszy baner pokryła pani dyrektor, tak? Kosztował 50 zł całe. Wydrukowanie tego baneru kosztowało 50 zł. Drugi baner pokryła Rada Rodziców, kolejne 50 zł.
I trzeci baner w związku z tym, że na tyle się poznaliśmy, na tyle zawarliśmy jakieś tam znajomości z osobami, które pracują w tej poligrafii, że lubią naszą szkołę, tak, polubili nas, nie mają żadnego interesu w tym, wydrukowali nam w gratisie. Linki stalowe przyniósł pan konserwator, farbę któryś z rodziców, panowie konserwatorzy pomalowali pomieszczenie, na linkach stalowych zamocowaliśmy, to są zwykłe banerki, jak banery reklamowe, to jest ten sam wydruk na takim specjalnym płótnie. Naciągnięte jest to odpowiednie, proszę państwa, rewelacja. Uczniowie gimnazjum spędzają tej przerwy, przechodzą, uczą się, zapamiętują na podstawie tych zdjęć, które są tu zamieszczone, wtedy, kiedy nocne maratony, rymowe nocki na polskiego, robię im konkurs ze znajomości aktorów polskich, podzielone jest to na trzy jakby takie epoki, świetnie się to sprawdza. Uczniowie, którzy do tej pory nie mieli pojęcia o niektórych aktorach, o niektórych filmach na przykład, tutaj widać urywek z filmu Jadzia, zaczynają to wszystko kojarzyć, to czego się uczą na zajęciach edukacji filmowej, to co jest na ściance, łączą to i przez to zapamiętują. Przejdę dalej, żeby nie przedłużać. Tak jak widzicie państwo, projekt jest banalnie prosty do zrealizowania. Na pewno w każdej szkole znajdzie się miejsce i dyrekcja zgodzi się, żeby jakąś tam część szkoły odnowić w ramach własnej pracy. Tym bardziej, że to jest z korzyścią dla uczniów. Kolejny slajd, no tutaj już troszeczkę kosztowo poszło. Został zakupiony dron. Ja państwu powiem o dwóch przypadkach, o moim i o przypadku kolegi. No dron z kamerą, która nagrywa w pełnej rozdzielczości, no rewelacyjna sprawa, nazywamy to jak w Hollywood, bo faktycznie mając zwykłe kamery plus kamerę, którą możemy kręcić z powietrza, no to już mamy tak jak w Hollywood, tak? Możemy praktycznie wszystkie efekty albo dowolne efekty, dowolne ujęcia nakręcić. Proszę państwa, tego drona kupiłem sobie sam, tak? Tego drona kupiłem sobie sam, natomiast chciałem państwu powiedzieć o przypadku mojego kolegi. Szkoła oddalona od nas o 80 km, gdzie ja pojechałem z tym dronem, zaprezentowałem możliwości tego drona, zrobiłem taki warsztat dla uczniów gimnazjum tamtejszej szkoły, po czym dyrektor zachwycony możliwościami tego drona, a troszeczkę zazdrościłem tego, co państwu teraz powiem, przeznaczył pieniądze na dwa drony szkolne. Jeden dużo tańszy, taki tylko jako szkoleniowy, żeby uczniowie nauczyli się latać. I drugi tego typu dron, ale po to, żeby mogli nakręcać filmy. No, bardzo im zazdrościłem, bo ja kupiłem to za swoje pieniążki, zainwestowałem w to. Natomiast no, u nich akurat dyrektor stwierdził, że na taką technologię, na to, żeby uczniowie obcowali z najnowszą techniką, poświęci pieniądze, miał jakieś tam na to pieniądze przeznaczone, przeznaczył, zakupili i teraz cieszą się już dwoma dronami w szkole własnymi. Ja korzystam ze swojego prywatnego. Oczywiście robię zajęcia z uczniami, uczymy się latać na bezpiecznej przestrzeni. Uczniowie próbują sobie takich lotów. Nie są to jakieś zaawansowane loty, nie za wysoko, nie za nisko, w bezpiecznej odległości od ścian i od drzew. Natomiast dużo filmów kręcimy, tak, praktycznie. W każdym filmie, który kręcimy, jest użyty dron i teraz państwu zaprezentuję krótki spot, który zrealizowaliśmy na 7. Festiwal Filmoteki Szkolnej, który się odbył w zeszłym tygodniu. Po to, żeby państwo sobie zobaczyli, dlatego że tam właśnie użyliśmy tego drona do nakręcenia tego 30-sekundowego spotu. Już państwu prezentuję. Mam nadzieję, że państwu się podobał ten spot. Kilka ujęć z drona można było tam zaobserwować. Naprawdę
Dron to są niesamowite możliwości, ale to jest jakby kolejny szczebel już zaawansowania przy filmowaniu. Przy czym od razu Państwu mówię, sam zakup procentuje, dlatego że znowu pojawił się artykuł w gazecie, tak, że w szkole filmuje się dronem, że na takich zajęciach w tej szkole używa się kamery z powietrza, że te nasze filmy robią inne wrażenie na oglądających, inne reakcje. Więc no, z mojej perspektywy akurat miałem na to taki budżet, pozwoliłem sobie na taką ekstrawagancję, bo wiedziałem, że to będzie przynosiło kolejne efekty i kolejne sukcesy naszej szkoły. I chyba też przy okazji moje prywatne będą dalej, będzie dalej ten rozwój nasz tempował. Przejdę do następnego slajdu. Proszę Państwa, kolejną taką inicjatywą, dość dużą inicjatywą, w związku z tym, że jestem liderem filmoteki szkolnej, chciałem zrzeszyć kilka szkół, zachęcić do działania, zachęcić do wplatania edukacji filmowej w proces edukacyjny, żebyśmy mogli wspólne działania podejmować, jednocześnie wspólnie się nawzajem promować w różnych regionach. Podjąłem taką inicjatywę o stworzeniu Bałtyckiej Grupy Edukacyjnej Filmoteki Szkolnej. Nazywa się Bałtycka Grupa, dlatego że rozmawiamy z nauczycielami nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, ale też pomorskiego, pewnie jakieś tam obrzeża północne kujawsko-pomorskiego się znajdą, dlatego nazywa się to jako Bałtycka Grupa bliżej Bałtyku, tak? Bliżej Bałtyku, dlatego tak to nazwałem. Pierwsze dwie szkoły uczestniczyły właśnie w tegorocznym festiwalu. Tutaj pokazuję Państwu właśnie zdjęcia, świeże zdjęcia z festiwalu, 7. Festiwalu Filmoteki Szkolnej, kiedy na dwie szkoły, to była szkoła nasza, jak Państwo tu widzą loga, i szkoła, zespół szkół z Koszalina, który już przyłączył się do Bałtyckiej Grupy Edukacyjnej, byliśmy już na Festiwalu Filmoteki Szkolnej. W kinie naszym zostało zorganizowane spotkanie dla nauczycieli, dyrektorów, samorządowców. To są właśnie te zdjęcia z tych spotkań, kiedy ja prezentowałem założenia tej grupy edukacyjnej. To są dyrektorzy naprawdę z wielu szkół i naprawdę 99% z tych osób, które uczestniczyły, chcą wprowadzać do siebie do szkoły edukację filmową, chcą się promować. Proszę Państwa, podstawa to złapać na haczyk dyrektora. Jak złapiemy na haczyk dyrektora, 50% sukcesu. Gwarantuję Państwu, tak? A ci dyrektorzy są nie wiem, czy dobrego słowa użyję, podekscytowani różnymi działaniami, że wszystko to, co Państwo osiągnęliście już do tej pory, czy dopiero osiągniecie, zaprezentujecie potem, będzie miało takie przełożenie. Ale miałem Wam powiedzieć, co mi daje ta Bałtycka Grupa, co nam daje wszystkim wspólnie ta Bałtycka. Każda szkoła z osobna może działać w jakichś tam granicach, tak? Czyli jeżeli mi się uda uzyskać 100 zł na nagrodę dla rodziców, czy 50 zł od dyrektora, czy 200 zł od organu prowadzącego, czy z jakiegoś innego miejsca, no to są żadne pieniądze. Co ja mogę kupić za nagrody takie typowo filmowe? Nie da się. Nie za wiele mogę kupić, tak? Jeżeli mam kilka tych nagród, to w 100, 200 zł ja się nie mieszczę. Więc stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie skonsolidowanie się. Bo jeżeli skonsolidujemy się w 5, 10 czy 15 szkół, zrobimy wspólny konkurs na etiudę filmową, wspólny konkurs na plakat filmowy, wspólny konkurs na animację filmową i każda ze szkół dostanie od Rady Rodziców 100 czy 200 zł, to zobaczcie, jaki budżet się z tego robi. To mogą być poważne, to mogą być już poważne pieniądze na nagrody, poważny fundusz nagrodowy, bo wtedy nagrody przyznajemy, oczywiście powołujemy wspólne jury i nagrody wybieramy najlepszych z tej grupy uczniów, tak? Ale nagrody są też ciekawsze. Możemy wspólnie nawzajem się promować, tak jak my teraz z Koszalinem. Stary Jarosław promuje gmina Darłowo, powiat Sławieński, też szkołę koszalińską, natomiast Koszalin promuje też nas. Pojawiamy się w prasie razem, pojawiamy się w prasie koszalińskiej, pojawiamy się w prasie od strony SUSA, czy w prasie sławieńskiej, pojawiają się dwie szkoły. Pomyślcie sobie, kiedy są to szkoły z różnych powiatów, z 5 powiatów na przykład, tak? Czy z 2, czy z 3 różnych województw.
Naprawdę wtedy to jest dopiero siła medialności, a przecież na tej medialności, na tym, żeby pokazać, co tworzymy, co robimy, co uzyskujemy i co chcemy jeszcze zrobić, nam zależy. Bo jeżeli o nas słychać, jeżeli nas widać, jeżeli widać nasze działania, są efekty, to wtedy pozyskanie funduszy będzie dużo prostsze. Nie powiedziałem, że proste, ale dużo prostsze na pewno. Przejdę do następnego slajdu. Świetną inicjatywą medialną, wracając do tego, co przed chwilą mówiłem, bo o medialność nam przecież chodzi, żeby pozyskiwać sponsorów, tak? Musimy być medialni. A nikt nie będzie sponsorował wiecznie jakichś tam działań w jakiejś tam szkółce schowanej, której nie widać i która zamyka się gdzieś w swojej klasie na poziomie szkoły i nie wychodzi z tym na zewnątrz. A proszę Państwa, świetnym pomysłem jest zorganizowane jakichkolwiek warsztatów, ale międzyszkolnych. Nie we własnej szkole, chociaż można, na tym się można pouczyć. Przepraszam bardzo. Ale międzyszkolnych. Zorganizowałem w zeszłym roku, to było w zeszłym roku szkolnym, tak, w zeszłym roku szkolnym, międzyszkolne warsztaty animacji poklatkowej. Zaprosiłem 8 szkół, a to były szkoły i podstawowe, i gimnazja, i licea. Przyjechało 8 grup. Po 4 uczniów z każdej szkoły plus opiekun. Rozstawiliśmy na sali gimnastycznej, oczywiście dyrekcja, pełna akceptacja, zgoda dyrekcji, to była sobota. Miałem 8 różnych grup z 8 różnych szkół. Jedna grupa była z naszej szkoły. Rozstawiliśmy specjalne stoiska. Mieliśmy statywy. Zresztą można to uzgodnić w ten sposób, że każda grupa przyjdzie ze swoim statywem i z własnym aparatem, bo tak to też było ustalone. Każdy przyjechał z własnym aparatem, zawsze ktoś tam z grupy ma aparat, ma od kogo pożyczyć. Aparat z funkcją, czy tam robienia filmów, wtedy kiedy robimy warsztaty filmowe, czy po prostu robienia zdjęć cyfrowych, wtedy kiedy robimy animację poklatkową. Przygotowałem kilka drobnych gadżetów, które gdzieś tam udało się uzyskać. Co nam było potrzeba? No, potrzeba nam było jeszcze materiały biurowe. Brystole, bloki, kredki, plastelinę, mąka, bo też był jeden projekt, był animacja była robiona za pomocą mąki. No, wszelkiego rodzaju materiały biurowe. Proszę Państwa, na pewno do Waszych szkół też, bo do każdej szkoły, ktoś dostarcza materiały biurowe. Są firmy, które dostarczają materiały biurowe. Żaden problem. Jeżeli z taką firmą współpracujemy jakiś dłuższy czas, wystarczy się do niej, to nawet może być sklepik, w którym pani dyrektor, czy pani sekretarz, czy kierownik gospodarczy robi zakupy, tak? Flamastrów, czy innych rzeczy, które są w szkole potrzebne. A nie wierzę w to, że jak się zwrócimy do takiej szkoły, to taka firma, taki sklep nie przekaże na tego typu działania jakiejś tam puli materiałów biurowych. Nam się to udało, bez żadnego problemu. Jestem w stanie powiedzieć, że jak w przyszłym roku pójdę, w przyszłym roku szkolnym pójdę, poproszę o takie materiały, to z jednego, z drugiego czy z trzeciego punktu bez problemu takie materiały dostanę. A tym bardziej, że kończąc ten projekt, promując go gdzieś na YouTubie, tak, czy na innych portalach społecznościowych, Facebookach, czy w prasie, mówimy, kto był sponsorem, tak, komu dziękujemy za pomoc w realizacji, a to jest też medialne, tak? To jest też dla nich darmowa reklama. Jeszcze jedną rzecz, to była sobota. Jak domyślacie się, takie warsztaty nie potrwały krócej niż 5, 6, a nawet 7 godzin chyba nasze potrwały. Czymś trzeba ugościć. A, proszę Państwa, na tym etapie nie mam problemu taki, że idę do gminy naszej, a rozmawiam czy to z wójtem, czy z wicewójtem, czy z innymi osobami i proszę, słuchajcie, potrzebujemy ugościć ludzi. Dostaliśmy cieplutką zupę, akurat w tym przypadku gruchóweczka to była przygotowana, świeżutkie pieczywo, dzieciaki się najedli, nawet mamy zdjęcia, akurat nie zamieszczałem ich tutaj, mamy zdjęcia wtedy, kiedy pałaszują w międzyczasie ten posiłek, wszyscy zadowoleni, herbata była w szkole zrobiona do picia, jakieś dodatkowe owoce, rewelacja. Konkurs się udał, warsztat, bo to też był konkurs troszeczkę, warsztat się udał, wyśmienicie, wspólnie potem oglądaliśmy, wspólnie potem w kinie oglądaliśmy
wszystkie stworzone filmy, jakieś tam drobne dyplomy, jakieś drobne upominki w postaci znaczków filmoteki szkolnej, czy jakichś tam publikacji drobnych, które gdzieś tam zostały. Zawsze coś można znaleźć i wtedy te dzieciaki docenić za to, że w sobotę właśnie przyjechały i chciały pracować w szkole, chciały spędzić czas w szkole. Proszę Państwa, plany, bo czas mi się pomału kończy, muszę przyspieszyć, co chcę dalej zrobić. Najnowsze moje dziecko, Serfilm, szkolna ekipa reporterska, w zasadzie jestem w trakcie realizacji. Mam już zaprojektowane koszulki. Na koszulki mamy już sponsora, sponsorem będzie pani dyrektor. Widzi, że działamy, więc nie szczędzi pieniążków. Tym bardziej, że jest firma, która te koszulki nam robi za 1/3 ceny tego niż normalnie. Można takie koszulki uzyskać, bo taka koszulka z dwustronnym nadrukiem, z jednej strony napis akurat w tym przypadku, jaki to jest projekt, z drugiej strony logo szkoły, bo zawsze szkołę promujemy, zawsze mówimy, skąd jesteśmy, są w granicach 70-90 zł. A my takie koszulki mamy po 32 zł, 36, w zależności od tego, co tam się pojawia na tym. Szkolna ekipa reporterska, 4 osoby w ekipie, 1 kamera, idziemy na miasto, robimy sondy uliczne. Różne sondy, na różne tematy. Nie zdążyliśmy jeszcze żadnej zrobić, dlatego że jesteśmy w trakcie budowania. Tak naprawdę brakuje nam, bo chcieliśmy mieć dodatkową małą kamerę, taką przenośną. Póki co, jeżeli nie zdobędziemy takiej kamery, mam zamiar się z pismem zwrócić do samorządu mojego o pozwolenie na dalszy rozwój, o to, żeby może samorząd nam sfinansował całą kamerę, może część. To jest koszt w granicach 1000 zł. Myślę, że takie pieniądze w samorządzie się znajdą do naszej szkoły. I będziemy robić sondy. Dzieciaki będą to montować. To jest całkowicie odrębna grupa. Żadna grupa, która uczestniczy, chociaż to są też osoby, które uczestniczą w inne zajęcia, ale chciałbym tworzyć taką osobną grupę, która będzie się zajmowała tylko tym. Nie przerwą na kanapkę, nie innymi rzeczami, tylko surfing po to, żeby mieli na to czas. Na ukończeniu właśnie mamy pracownię animacji poklatkowej. Obok kina znalazło się pomieszczenie, stare pomieszczenie pod starym archiwum, ciasne, które wyremontowaliśmy też własnym sumptem i dyrekcja pozwoliła nam to zrobić w pracowni animacji poklatkowej po to, żeby te animacje można tworzyć bardziej profesjonalne, czyli takie, które trwają miesiąc, dwa, trzy miesiące, żeby nie trzeba było tego Majdanu zwijać, od nowa rozwijać na kolejnych zajęciach, tylko mamy przygotowane, zrobimy ileś tam klatek, sfotografujemy, kończymy, zamykamy drzwi, spotykamy się następny raz, kontynuujemy. No i od czasu powstania kina największy projekt, na który najwięcej kosztów potrzebuje. Chcę utworzyć małe studio filmowe z green screenem. Tutaj jest pokazane, jak to wygląda. Czy mi się to uda? Nie wiem. Założyłem sobie, że zrealizuję to do grudnia. Mam już wstępne porozumienia z różnymi ludźmi na temat finansowania. Nie jest to takie proste, bo no to jest dość duży koszt. To jest dość duży koszt. Szkoła tego nie udźwignie, samorząd z tym pewnie nie wspomoże. A to mogę tylko zrealizować za pomocą innych planów. Może się pojawi jakiś projekt regionalny, który pozwoli nam sfinansować ten pomysł, ale jakby się udało to sfinansować, to moje marzenie, czyli posiadanie w szkole, może posiadanie, możliwość korzystania z Centrum Edukacji Filmowej w naszej szkole ziściłoby się. Proszę Państwa, krótko, zwięźle na temat, jak i z kim współpracować. Najważniejszy dla Państwa, najważniejszy, to jest podstawa, wasze wsparcie, wasz wyznaczyć kierunku, to jest dyrektor szkoły, wasz dyrektor szkoły. Jak zjednacie sobie dyrektora szkoły, to tak jak powiedziałem, 50% sukcesu. Żeby zjednać dyrektora szkoły, to po pierwsze trzeba mieć pasję, trzeba się zaangażować, zmotywować uczniów, musi być widać, że ci uczniowie chętnie do państwa przychodzą na zajęcia, no i trzeba jakiś czas to prowadzić, trzeba się poświęcać. Dyrektor na pewno zauważy, nie znam takiego dyrektora, który nie zauważyłby państwa działań, państwa starania się. Jak dyrektor będzie z nami współpracował, to możemy to mieć dalej. Co dalej? Rada Rodziców. W każdej szkole jest Rada Rodziców. Jeżeli Rada Rodziców będzie widziała, że pracujecie państwo nie na rzecz swoją, bo robię akurat awans, spotkałem takich nauczycieli na swojej drodze, że chcieli pomóc mi tylko w moich projektach, tylko i wyłącznie dlatego, że akurat w tym roku robili awans i chcieli coś tam do swojej teczki i potem znikali, oni już się więcej nie pojawili w tych działaniach. Jeżeli Rada Rodziców będzie widziała, że państwo
że to nie są działania jakieś jednorazowe. Państwo angażujecie się, że te dzieciaki do was lgną, że te dzieciaki chcą korzystać, że inspirujecie je. Gwarantuję wam, że nie odmówią wam nigdy drobnych pomocy. Zawsze kilka złotych, w zależności od tego, jaka jest duża szkoła. Moja szkoła nie jest duża, w której uczę, więc o jakichś tam wielkich finansach nie mogę mówić, ale zawsze 100 czy 200 zł od mojej rady rodziców na różne działania mogę uzyskać. Z kim jak współpracować media? No tak jak państwu powiedziałem, żeby móc rozszerzać swoją działalność, zjednywać sobie innych partnerów, którzy mają więcej zasobów finansowych, żeby państwa wspomóc, żeby pomóc państwu realizować państwa projekty, muszą być media. Koniecznie na początek jakaś prasa lokalna. Spotkać się z redaktorem, porozmawiać, zaprosić go kilka razy. To nic, że za pierwszym razem nie wydrukuje artykułu o was. Może następnym razem. Potem jakieś patronaty z radia. Nie ma problemu. My zawsze jak piszemy do radia o patronat jakiejś imprezy, ja od ręki dostaję. Są inne większe przedsięwzięcia, które nie dostają patronatu. My patronat od radia dostajemy. O nas się mówi. A ostatnio nawet zainteresowała się nami telewizja. Wygraliśmy jednym z filmików taki, nakręciliśmy filmik Stop dopalaczom, a gdzieś w internecie zobaczyła to telewizja Szczecin, telefon do dyrekcji, czy mogą przyjechać, czy mogą porozmawiać, wywiad, no i pojawiliśmy się w telewizji także. Świetne rzeczy, bo telewizja już się nami interesuje i będzie pewnie obserwowała nasze działania. Kończę już pomalutku, ale bardzo ważną rzeczą są lokalni przedsiębiorcy. Nie wiem, czy zaraz poradzi rodziców i dyrektorze, nie najważniejsi. Przecież wokół szkoły są jakieś sklepiki. Przecież rodzice uczniów pracują w jakichś przedsiębiorstwach. Może są właścicielami, nawet firm jednoosobowych. Gwarantuję państwu, że konstruktywna rozmowa, konstruktywne przedstawienie tego, co chcemy zrobić, pokazanie naszych działań albo efektów do tej pory spowoduje to, że fundusze na kolejny rozwój, na kolejne wasze projekty będą płynęły z kilku miejsc. Tak jak to się dzieje w naszym przypadku. Dom kultury. Proszę państwa, to jest najbardziej drażliwy chyba temat, bo my jako nauczyciele twierdzimy, że dom kultury niewiele robi. Pewnie większość domu kultury twierdzi, że nauczyciele to nic nie robią i się ciężko dogadać. A to jest świetny partner do współpracy. Z tym, że domy kultury powinny bardziej wejść do szkół. Nie wiem, jak to jest na państwa terenie. Na naszym terenie to wygląda w ten sposób, że domy kultury wysyłają o różnych tam imprezach, a wiadomo, jak to się dzieje z mailami. Mail raz się przeczyta, raz się nie przeczyta. Jak się przeczyta, zainteresuje, to się może się bardziej nim zainteresuje, jak nie, to pójdzie do kosza. Wydaje mi się, że pracownicy domu kultury powinni przyjść do szkoły, powinni przedstawić, powinni zachęcić, zrobić jakieś warsztaty za darmo, zaprosić do siebie na jakieś warsztaty. Tak to się powinno odbywać. A my powinniśmy iść do tego domu kultury, spytać, jakie są możliwości, czy może zrobić jakąś wystawę, czy może projekcje. Domy kultury mają swoje sale kinowe, czy może możemy zaprosić jakieś szkoły, czy może możemy zrobić jakiś konkurs w powiecie związany z animacją, czy z etiudą filmową i zrobić tam mały festiwal. Dom kultury może by się w to zaangażował. Im też zależy na promocji, proszę państwa. Myślę, że żaden dom kultury nie odmówi, a to naprawdę jest fantastyczny pomysł na to, żeby promować swoje działania. No przede wszystkim, proszę państwa, organ sprawujący władzę nad szkołą, organ prowadzący, wójt, burmistrz, prezydent. Jak będziemy mieli tych kilka rzeczy, to znaczy będziemy dużo robić, będzie nas widać i będzie o nas słychać, gwarantuję wam, że rozmowy z wójt, burmistrzem czy prezydentem będą dużo prostsze. Proszę państwa, koniecznie musicie się rozejrzeć za lokalnymi projektami. U nas jest wiele tych projektów, ja tylko przedstawiłem tutaj dwa. Darłowska lokalna grupa rybacka, z której uzyskaliśmy 2 lata temu te kamery. Działaj lokalnie, to są takie projekty chyba do 6 tysięcy. Są jakieś projekty do 3 tysięcy, są jakieś projekty do 1,5 tysiąca. Proszę państwa, popytajcie w waszych samorządach, w waszych urzędach, jakie projekty są, wpiszcie na stronę, wygooglujcie, na pewno znajdziecie takie projekty, które można w łatwy, może nie w łatwy sposób, ale które pozwolą wam na uzyskanie dodatkowych środków na realizowanie z waszych projektów. Kolejna ważna rzecz, rodzice. Jak widzieliście, jak słyszeliście po drodze, bez rodziców wiele rzeczy bym nie zdziałało, a to jeden przyniesie farbę, a to drugi
załatwi transport, żeby przewieźć w naszym przypadku hotele, rodzice wam pomogą. Trzeba ich tylko poprosić, trzeba ich zaangażować. Zresztą spowodujcie to, niech rodzice angażują się w pracę szkoły. Oni przecież mają drzwi otwarte, jest przecież trend, żeby to rodzice wchodzili do szkół, pomagali realizować tam różnego rodzaju zajęcia. Niech się zaangażują. Gwarantuję wam, że jak się rozejrzycie, to wśród swoich uczniów znajdziecie aktywnych rodziców, którzy wam pomogą. Nie wiem, jak jest na państwa terenie, ale u nas są świetlice środowiskowe. Na wioskach różnych, w różnych miastach. Takie warsztaty animacji poklatkowej możecie ze świetlicą środowiskową zrealizować. Oni mają na to fundusze. Oni mają materiały biurowe. Oni mają pieniądze na posiłki dla dzieci, które uczestniczą. Oni jednocześnie będą z tego zadowoleni, bo wykażą się, że realizują jakieś zadania. Zróbcie to z nimi. I dla was jest to na plus. I oni się wykażą. Wszyscy będą zadowoleni, a skorzystają na tym dzieciaki. Proszę państwa, mam tu kilka filmów jeszcze. Stop dopalaczom, który wygrał konkurs, który był zauważony przez telewizję. Porwanie, które drugie miejsce w województwie ostatnio zrobione. Jakieś tam pierwsze, to są pierwsze animacje, które zostały w ogóle zrobione przez nasze dzieci w piątej klasie, gdzie podjęliśmy próbę budowania animacji w naszej szkole. Obejrzyjcie sobie, na pewno będą te linki do państwa przesłane. I jeden jeszcze ostatnie słowo do państwa. Przy okazji filmik zrealizowany, w zasadzie animacja filmowa. To był projekt gimnazjalny, projekt Cartoon Art, gdzie uczniowie akurat na moich zajęciach z mojego przedmiotu robili projekt, musieli wykonać wycinek, taką makietę pokoju, wszystko z kartonu. W momencie, kiedy to montowali, postawiliśmy aparat, zrobiliśmy co kilka sekund zdjęcie, powstała z tego fantastyczna animacja dodatkowa. Ja mam nadzieję, że państwu przekazałem dużo pomysłów, dużo nowych inspiracji, że powiedziałem, że podpowiedziałem państwu, jak mogą państwo współpracować z różnymi instytucjami, z różnymi ludźmi, jak to robić, jak rozwijać swoją edukację filmową w swojej szkole, jak zachęcać uczniów, jak zachęcać rodziców, nauczycieli, innych kolegów i koleżanki do pracy, jak złowić na przysłowiową wędkę z rektora, żeby chciał nas wspierać w tych działaniach. Zresztą robimy to w szkole, więc to jest też promocja dla dyrektora. Mam nadzieję, że państwu pomogłem. Dziękuję za uwagę. Cieszę się, że państwo półtorej godziny zatrzymali, wysłuchali mnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w przyszłości. Do widzenia.